No i fantastycznie. I dostaje Mercedesa jakiegoś ciekawego. To jest ten najnowszy GT4. Kurde. A więc to tak wygląda. To jest ten najnowszy Mercedes w Forza Horizon 4. Można go wygrać w tych mistrzostwach, nie? A tu no. Wow! Ale dźwięk, ty! Pozostałe Mercedesy tak nie brzmią. Wow! Rodzinne coupé, proszę bardzo. Podoba mi się, fajny jest. No i teraz, czy to jest hatchback? To jest hatchback, kurde. To jest hatchback. Zobaczcie, otwiera się cała ta szyba z tyłu, nie? Do góry chyba. Raczej tak. Zajebisty jest, samochód rodzinny. Dźwięk jak z Vipera. Fajny ty, dobry. Ale ten dźwięk jest kurde kozacki, ja pierniczem. Środek zacny, no. Tutaj już mamy zegary w pełni, takie na ekranach, nie? Wszystko jest wyświetlane. Mamy taki duży panel, który jest podzielony na takie dwa, zobaczcie, ekrany, tak? Tutaj, gdzie jest napis AMG, pewnie tam wyświetla się jakaś nawigacja, jakieś tam pierdoły multimedialne. No i tutaj za kierownicą bezpośrednio mamy, wiecie, wszystkie parametry, nie? Prędkość, biegi, nawet o przeciążeniach są jakieś info, zobaczcie. Też to działa. Widzicie? Widzicie tam taką kropeczkę? Czekajcie, ja wam to przybliżę. O, teraz dobrze widać chyba, nie? Po prawej stronie od obrotomierza i prędkościomierza macie taką kropkę, która się przesuwa, a ona informuje nas o przeciążeniach, nie? Nawet w Forza mamy coś takiego, że nawet to jest widoczne, nie? To jest super właśnie w tej grze. Mimo, że to jest jakaś tam gra arcade'owa, to jakieś takie smaczki są, nie? I to jest takie fajne. Widzicie, jak skręcamy sobie na bok, też pokazują się te przeciążenia i tak dalej. Nie, jak dodajemy gazu, jak hamujemy, ta kropka się przesuwa do przodu. Tu możemy mieć V10, V12, jak chcemy. W standardzie mamy napęd na 4 koła. Właśnie nie wiem, jak to jest w tych Mercedesach, czy ten napęd na 4 koła jest dołączany, że tam że przeważnie mamy napęd na przód, a ten tył się dołącza kiedy chce, albo kiedy nie chce. O, patrz, spoiler możemy fajny tutaj mieć nawet. Taki, który faktycznie pasuje, nie? Maksymalnie można dać tak. Ale to chyba słabo wygląda, co nie? Dajmy te na pierwszym poziomie i tu z przodu. O kurde, zobaczcie. Trochę za mocno, nie? Na drift gnoja ponoć dobry. Oj... Jakoś mi nie pasuje ten samochód pod drift, wiesz? Ale spoko wygląda ten przód. Zmienili trochę, nie? W tych nowych Mercedesach. Można go zdobyć bez robienia zawodów online. Możliwe, że ktoś go sprzedaje, wiesz? To wtedy można go zdobyć, ale tak to... Kupić go nie można. Daj mu zardzewiałe malowanie. Nie no, to jest za ładny samochód, żeby go tam jakoś psuć z wyglądu. Zobaczcie teraz, jak te przeciążenia będą wariować. Przy starcie najlepiej to widać, nie? Przy starcie i ostrym hamowaniu. Genialne. 9 biegów ma, kurde! Ja pierdziele! 9 biegów do przodu, słuchajcie. 9 biegów! Ale chyba jakiś Jaguar ma 10 biegów, nie? Do przodu. O, i dziewiątka jest takim strasznym nadbiegiem, nie? Żeby on na niskich obrotach sobie tam śmigał na autostradzie. Żeby mniej palił, tak? Po to jest ta dziewiątka taka długa. Ale my sobie ustawimy to tak, żeby te 6 biegów były takie... Najbardziej... Jest 6? Zaraz zobaczę.
Tak, 6 biegów będzie takie najbardziej efektywne. Efektowne? Efektywne. O. Dobry jest. Fajnie, że tutaj nigdy w tym Mercedesie zegara nie zamkniemy, nie? Czekajcie, jak brzmi z maski? Ale ten dźwięk jest kozacki, kurde. Ja sobie pojadę chyba jakiegoś wyścigu nim. Fajnie pierdzi, co? I tak się świeci w nocy Mercedes najnowszy. Tu mamy przednie lampy. Fajne jest to w Fordzie, że widzicie, jak te tarcze hamulcowe się zagrzewają. Im szybciej jedziemy w Fordzie, tym szybciej one się też chłodzą, nie? Czyli jest tak jak w rzeczywistości. A gdy stoimy gdzieś tam na poboczu, to te tarcze hamulcowe dłużej stygną. Także dłużej są czerwone. To jest naprawdę super w tej grze. I tutaj też tak jest, że jak się tylko zagrzeją... Tak? To mogą się bardzo szybko schłodzić jak ten. Jak sobie jedziemy, nie? Ale gdy je zagrzejemy... Czekajcie, spróbuję się rozpędzić. Gdy je właśnie zagrzejemy i się zatrzymamy do zera, po prostu się zatrzymamy, tak, to będą dłużej stygnąć, nie? Tak jak w rzeczywistości. No bo wiadomo, że hamulce też mają tutaj swoje specjalne wloty na chłodzenie, nie? Ale w tym wypadku one chłodzą się, zobaczcie, dużo, dużo dłużej niż normalnie, jakbyśmy jechali tam gdzieś około 100 km na godzinę czy coś, nie? Zobaczcie, jak przednie długo się chłodzą. Przednie mają zawsze największe obciążenia, nie? I zobaczcie jeszcze raz. Od razu schłodzony, nie? No, to co, pojedziemy sobie od nowa, żeby zobaczyć przy okazji, czy ten Mercedes jest dobry taki do jazdy w klasie S1. Ja uważam, że zdecydowanie za szybko rozgrzewają się te tarcze. Dlatego, że w normalnych takich samochodach, znaczy jak, wiesz, w realnym świecie jak prowadzisz samochód, to nie widzisz, jak te tarcze się rozgrzewają, jak szybko, nie? Bo prowadzisz go po prostu, nie masz, tak jak w grze tutaj, rzutu z trzeciej osoby. Ale gdybyś oglądał jakieś wyścigi samochodów i te samochody miałyby faktycznie odsunięte felgi, takie, wiesz, odsłonięte tarcze hamulcowe miałyby takie przeźroczyste felgi, powiedzmy. Znaczy przeźroczyste, Boże, jak to brzmi. No wiesz, o co mi chodzi, byłyby takie, żeby widziałbyś dobrze tarcze, nie? To zwróć wtedy uwagę, jak na, co się dzieje na zakrętach. Te tarcze są cały czas rozgrzane. No i mówię tu o takich prędkościach jak teraz, gdzie jedziemy powyżej 200 km na godzinę, czyli faktycznie muszą być to tory wyścigowe i ogromne tarcze hamulcowe w tych samochodach sportowych, nie? No to faktycznie tam widać, że te tarcze potrafią się nagrzać bardzo, bardzo szybko. Ale czy aż do czerwoności, to możliwe, że jest to widoczne jakoś w nocy, że one tam się aż świecą, tak? A tutaj w grze jest to tak zrobione, żeby było bardziej uwidocznione, nie? Chociaż potrafią się naprawdę te tarcze mocno, bardzo mocno nagrzać w krótkim czasie. Zwłaszcza jak się dużo przyspiesza, no przyspiesza to tam nieważne, ale jak się jeździ na przykład po mieście i często hamuje, wiecie, szybko przyspiesza i od razu hamuje, no to te tarcze po prostu mają przerąbane, te hamulce, nie? Bo się nie mają kiedy schłodzić. Zaraz na światłach stoisz, tam się w ogóle to nie chłodzi.
No musi samochód jechać szybko, cały czas. Nie? No po co mnie pchasz? Jesteś tylko głupim botem. I cyk! Wysoko zawieszony dosyć ten samochód. Powinienem tutaj zainstalować zawieszenie sportowe, ale takiego nie ma. Trzeba by zainstalować zawieszenie offroadowe, żeby mieć tutaj regulację jakąkolwiek. Bez wiatraka na masce zapomnij o las. Patrzcie, jak on się fajnie przechyla, widzicie to? Podczas dodawania gazu. Co, fajny ten Mercedes, mi się podoba. Nie robiłbym go raczej na ten, na drift. Tylko robiłbym go pod wyścigi w klasie S1. Może być ciekawe, ale no myślę, że nie najlepszy. Tutaj sprowadzenie by trzeba było jeszcze trochę poromansować, nie? Kurde, ale ten dźwięk jest świetny. 4-litrówka AMG w konfiguracji V8 z turbodoładowaniem, która w wersji 63 ma 585 koni mechanicznych, a w 63S ma 639 koni mechanicznych. Najmocniejsza limuzyna z klasycznym silnikiem na rynku to jest teraz ponoć. Dobrze. O, 63S, no i teraz mi się cena zgadza, 800 tysięcy. Mamy cenę za tego Mercedesa i tak myślę, 500 tysięcy to mi coś nie pasuje tutaj. Także kupujesz taką furę, już nigdy nie idziesz do kina, na żadnych Avengersów. Jesz tylko ziemniaki z cebulą i popijasz tym octem i wodą. I może za 40 lat sobie uzbierasz na takiego Mercedesa. Chociaż wtedy już pewnie nie będzie, ten Mercedes nie będzie niczym takim ciekawym, nie? No ale tutaj mamy 4 litry, także... Kiedyś oznaczenie 6,3 to rzeczywiście było oznaczenie litrażu samochodu, nie? W Mercedesach. Było tak w wersjach na przykład tego Mercedesa, tutaj mamy z 13 roku bodajże, ten C63, to on miał właśnie 6,3 litra zdaje się silnik pod maską, nie? I to jest rocznik 12 nawet. Zobaczymy sobie właśnie rocznik 12. No i tutaj jest napisane, że miał silnik 6,3. Tak? Mamy tu pojemność skokową, no 6,2 dokładnie. 6208 cm sześciennych mamy. To jak oni zaokrąglali w górę do 6,3? Coś tu jest nie tak. Ale widzicie, że z roku na rok pojemności tych silników są coraz mniejsze, nie? Teraz tylko małe pojemności do ładowania turbosprężarkami mają krótką żywotność. A wiesz co, jak kogoś stać na taki samochód, to on się tam i tak nie będzie cieszył takim autem długo. Prawdopodobnie zmieni je za 2-3 lata max i kupi sobie jakiegoś nowego Mercedesa. No niestety w dzisiejszym świecie nie ma sensu produkować rzeczy, które starczają na długo, nie? To są takie wszystko jednorazówki. Nie opłaca się robić dobrych rzeczy. Tylko warto robić kicz po prostu. Warto robić rzeczy, które się popsują za jakiś czas. Żeby sprzedać im nowe, dobre, lepsze, nowoczesne, bardziej modne. Za kilka lat samochody, które samemu będziesz musiał prowadzić, będziesz kręcił nosem na takie auta. Będą takie rzadkie jak dzisiaj konie. W ogóle bez niepraktyczne samochody, które będziesz musiał sam prowadzić.
Tak. Dzisiaj się wszyscy z tego śmieją, ale prawda jest taka, że jeszcze tak z 15 lat i nikt nie będzie chciał jeździć samochodem, który nie prowadzi się sam. I samochody takie, o, jak dzisiaj znamy, że wsiadamy sobie do Passata 1.9 i jedziemy nad morze 9 godzin, czy nam zależy, kto gdzie mieszka, to będzie rzadkość. Równie dobrze koniem mógł być w dzisiejszych czasach jechać nad morze, nie? Za kilka lat będzie to takie szalone dla nas.